Jeśli chcesz wiedzieć, co mówi numerologia na temat Twojego imienia, to zapraszam na materiał, bo możesz się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy o sobie. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja dzisiaj do swojego studia zaprosiłam Joannę z wykształcenia polonistkę. Nie jest to oczywiście przypadek. Joanna jest siódemką numerologiczną i dzisiaj będziemy z Joasią rozmawiać właśnie na temat imion. Podamy Wam kilka fajnych przykładów. Powiemy Wam, co to znaczy, że imię ma w sobie liczby magiczne, co to są imiona obojętne, ale powiemy też, jak to wyliczyć i jak to dla siebie zinterpretować. Joanna jest numerologiem, numeroterapeutą, wspiera ludzi, jest coachem, także lepiej nie mogło trafić niż na Joannę w tym filmiku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. No i oczywiście panią, która mnie tutaj zaprosiła do tego studia. Panią gospodynię chciałam powiedzieć, albo panią gospodarkę, jak to kiedyś mój syn mówił, bo skoro jest pan gospodarz, to jest też pani gospodarka. Ale do rzeczy, do brzegu. Chciałam powiedzieć, że do tej pory w moim życiu, w moim sposobie patrzenia na świat dominowały słowa, dominowały metafory, obrazy, to one wiele wyjaśniały, to one wiele interpretowały, aż do momentu, kiedy pojawiła się numerologia i pojawiły się wraz z nią liczby. A to już jest takie bardzo konkretne patrzenie na świat. Już do takiego humanistycznego wglądu doszedł właśnie taki matematyczny, doszło takie matematyczne oko i tym matematycznym okiem, ale oczywiście sercem humanisty spróbuję spojrzeć dzisiaj na imiona. Imiona różne, zacznę oczywiście od mojego imienia, które oczywiście jest mi nadane przez rodziców, bo ja je wybrałam, bo my dostajemy imię od rodziców. Dostajemy, czy wybieramy, wybiera nasza dusza datę urodzenia. Przychodzimy tutaj i dostajemy jeszcze prezent w postaci imienia. Oczywiście ono nam tu wiele podpowiada, wiele nam mówi. Możemy sięgnąć do takiego zwykłego imiennika i tam sobie przeczytać to, że Joanna na przykład jest obdarzona wdziękiem, urokiem i umiejętnością oddziaływania na innych, ale jak komuś to nie wystarcza albo wydaje się takie zbyt pobieżne, no to szuka dalej, szuka głębiej. No i potem już właśnie może zajrzeć w liczby. I tutaj na początek takim oto pięknym domowym sposobem pokazuję Wam moje imię rozpisane na liczby. W każdej literze przyporządkowana została cyfra. I tak sumujemy, tu mi się przysła kartka, sumujemy u góry samogłoski, wychodzi nam z tego 8, cyfra 8 i na dole sumujemy spółgłoski i wychodzi cyfra 11. Odłożę kartkę i przejdę teraz do omówienia tych pojedynczych cyfr, jakie się tam pojawiły. W moim imieniu są aż 3 jedynki. Jedynki, które, skoro metafory i obrazy, to mogą się nam dobrze kojarzyć z lwem i z różą. Jak będzie czas ku temu, to pewnie głębiej można się nad tymi metaforami pochylić. Ale generalnie jedynka to jest liczba, która będzie, za którą będą szły takie cechy jak niezależność, jak to, że wszystko chce robić sama, jak to, że lubi dla siebie i o sobie pomyśleć, a więc indywidualistka w każdym calu, ale też taka osoba, która przeciera szlaki, jeżeli ma dość siły ku temu i odpowiednie predyspozycje. Druga cyfra to jest szóstka. Szóstka
symbolicznie mieści się w przestrzeni magnolii i gołębia. Tak? Niektórzy numerolodzy próbują tę liczbę opisywać. No jest to dusza człowiek, która wspiera, osoba, która wibruje tą liczbą, wspiera cały świat, z pasją służy innym, jest oddana, ważna jest dla szóstek, druga osoba, ceni sobie relacje, ceni harmonię, ciepło, domowego ogniska i jeszcze dużo, dużo skojarzeń związanych z gościnnością, ciepłem i z tymi bardzo, bardzo pozytywnymi cechami. Obok piątki w moim imieniu pojawia się w półgłoskach N, czyli piątka. Obok szóstki pojawia się piątka, a więc małpa i mak, idąc już tym wcześniej wybranym tropem, która symbolizuje osobę niezależną, nieprzewidywalną, pełną energii, właściwie takiej niespożytej energii. Osobę, która tryska siłą życiową, wyłapuje też przy okazji wzorce ludzkich zachowań, skupia się na tych wzorcach ludzkich zachowań, zna je dobrze, jest bystra, inteligentna, więc znakomicie je odczytuje, rozszyfrowuje i może się albo do nich dopasować, albo po prostu powiedzieć nie dziękuję i odejść, odciąć się od tej osoby i już nie wrócić. Albo zaproponować jakieś inne wzorce, inne sposoby zachowania czy ułożenia sobie relacji. I tutaj z tej pierwszej analizy pojedynczych cyfr możemy przejść do wniosków, jakie płyną z sumy spółgłosek. Więc kiedy sumujemy dwie samogłoski A i O, to wyjdzie nam ósemka. I tutaj już się przed nami otwiera cyfra numerologiczna, która jest bardzo silna, bardzo zdecydowana, dominująca, skrupulatna tym samym, bardzo obowiązkowa i ściśle, żyjąca według ściśle określonych zasad. Działa zdecydowanie i też w tej ósemce, oprócz tej potężnej siły, o której wspomniałam, jest też taki wzorzec, że może tą siłę pokazywać, ale też może pokazać swoją słabość. Słabość, która przecież nie jest wadą, a no, pięknie dopełnia nam to, co w każdym człowieku się znajduje, czyli czerń i biel, i tą jasną, i tą ciemną stronę naszego życia. Ta ósemka ma taką w sobie obawę, że jeżeli okaże tą słabość, no to może zniechęcić do siebie ludzi, może spowodować, że pojawią się wokół niej nie te osoby, które chciałaby mieć wokół siebie. Tutaj ta ósemka występuje u mnie, czy w moim imieniu, z jedenastką, którą sumowałam ze spółgłosek, a dwie te liczby, ósemka i jedenastka zsumowane, dadzą nam tą główną wibrację imienia Joanna, że tak powiem, tą całościową wibrację tego imienia, czyli dziewiętnastkę. A dziewiętnastka już tutaj będzie znacząca, dlatego że pod dziewiętnastką może kryć się całkiem niezły manipulant, czyli człowiek, który właśnie będzie miał w sobie inteligencję piątki, bystrość, jeżeli chodzi o odczytywanie wzorców zachowań, postępowania niektórych osób i też ta cecha, ta skłonność do manipulacji może wtedy być właśnie wykorzystywana. Wtedy za tą stanowczością, znaczy za tą słabością, z tej słabości jakby przejdzie w tą siłę, w tą dominację, w tą chęć postawienia na swoim, zdecydowania, że będzie tak, a nie inaczej. Ta pewność siebie trwa, ale ona jest, ona nie daje takiego zadowolenia, dlatego że i
że robi się pusto wokół takiej osoby, ona już nie chce być tylko sama i nie chce tylko mieć racji, bo ważne są dla niej relacje. I tutaj zbliżamy się do tej jedenastki, która może wibrować jak dwójka, kiedy jeszcze nie jest gotowa do tego, żeby dostrzec, że życie nie polega tylko na udowadnianiu swoich racji, ale też zwróci uwagę na to, że nie chce być na afiszu, nie chce grać pierwszych skrzypiec, ale po prostu liczą się też inni ludzie. I wtedy to wewnętrzne przekonanie zaczyna być dla niej bardzo ważne. I wtedy okazuje się, że jest jeszcze coś więcej, że jest jeszcze jakaś siła, zdaje sobie sprawę, że jest jeszcze jakaś siła wewnętrzna, jakieś wewnętrzne światło, które jeśli z niego potrafi skorzystać taka jedenastka, no to wtedy nadaje swojemu życiu głębszy sens, jakby jego tony, to życie, tony tego życia zaczynają brzmieć pełniej, głębiej i donośniej. Czyli liczba 11 mieści się wśród liczb właśnie mistrzowskich, liczb doskonałych, choć ta obecność 19 może tutaj czasem trochę napsuć krwi, może popsuć humor, może sprawić, że jest trudniej, że jest pod górkę, że nie zawsze świeci słońce, że właśnie droga jest wyboista, ale warto nią iść i warto odkrywać coraz to nowe rejony właśnie po to, żeby służyć innym, żeby nie tylko szczycić się ze swoich osiągnięć, ale też mieć na względzie inne osoby. I tutaj z tymi wibracjami imienia myślę, warto powiedzieć, że jest tak, że w zależności od tego, kiedy patrzymy na nasze imię pod takim numerologicznym kątem, to w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy, co innego wyczytamy z tych cyfr. One będą się wzajemnie ze sobą układały, wzajemnie będą na siebie oddziaływały w taki czy w inny sposób. No i to ich wzajemne współistnienie też będzie bardzo, bardzo cenną informacją. Więc nie tylko takie oderwane, pojedyncze analizowanie tych pojedynczych cyfr od 1 do 9, ale ich wzajemne relacje, właśnie powiązania będą tą informacją tutaj bardzo, bardzo ważną. I myślę, że to też warto mieć na względzie. Jeżeli dołożymy sobie jeszcze do tego takie przeświadczenie, że tak naprawdę naszymi zachowaniami nasz świadomy umysł rządzi w 10% a cała reszta to jest podświadomość, czyli te mechanizmy ukryte w podświadomości, no to my się z każdym rokiem swojego życia coraz bardziej w te pokłady, w te rejony zagłębiamy i też mamy dostęp do naszej podświadomości i mamy też dostęp do tego, co w nas tak naprawdę jest najważniejsze, jaki jest plan naszej duszy, jak chcemy nasze życie ukierunkować, jak chcemy żyć po prostu. Drugie imię, którym się podpisuję, a zaczęło być dla mnie znaczące, kiedy zainteresowałam się numerologią, to imię Małgorzata, bo w portrecie numerologicznym uwzględniamy wszystkie imiona i wszystkie nazwiska, które są wpisane w nasz życiorys, w nasze życie. No i na tej oto liście pojawiła się Małgorzata. I tu znowu imiennik mi podpowiedział, że to imię, które pochodzi z języka greckiego, oznacza perłę, albo pąk kwiatowy, albo kwiat. No i kobietę, która będzie dobrą żoną, matką i panią domu. No bo Małgorzata wibruje liczbą 33, więc jest to też liczba, która znajduje się na tej liście liczb doskonałych. No i jak w każdym imieniu znajdziemy i pozytywne cechy, i te może mniej doskonałe, ale też one się będą wzajemnie uzupełniały, dopełniały i tworzyły taką, a nie inną całość. No to przecież imię właśnie jest dla nas taką skarbnicą
informacji. Tutaj w tym imieniu Małgorzata tych, tu znowu ściąga, jest tych liter i tych cyfr dużo, dużo więcej, więc już pewnie nie będzie czasu, żeby je wszystkie dokładnie omówić. Tu zwrócę uwagę na tą no, drugą stronę, liczbę 33, o której mówiłam, z sumy samogłosek i liczbę 9, spółgłosek, przepraszam, na dole, a u góry suma samogłosek. Czyli dziewiątka, bo o niej jeszcze nie powiedziałam dzisiaj. Może wybiorę dziewiątkę. Dziewiątka, do dziewiątki przykleja się koń i kwiat symboliczny, bratek. Jest to liczba duszy, czyli liczba samogłosek, która kryje, nazywamy ją też liczbą duszy, a z nią idzie w parze potrzeba akceptacji, zrozumienia i opuszczenia. To jest ta dziewiątka, która umie pójść na kompromis, która potrafi znaleźć złoty środek, która właśnie jest taką liczbą znaczącą też w tym imieniu. I tutaj też można by poszukać takiej amplitudy drgań, jeżeli chodzi o dziewiątkę, która z jednej strony dopuszcza do siebie inne osoby i czuje się dobrze w relacji, ale też kiedy czuje się w tej sytuacji niekomfortowo, to wtedy zamyka ten dostęp do siebie i daje sobie czas, żeby stabilnie wrócić do, żeby uspokoić burzliwe emocje i właśnie ustabilizować swoje odczucia. Oprócz tego dziewiątkę trudno jest zadowolić, bo jest to taka sytuacja, że to, co niezdobyte, to, co nieodkryte, jest najbardziej pociągające, najbardziej interesujące. Tutaj może jeszcze wspomnę o czwórce, która pojawia się w literze M, czyli pod tą liczbą ukrywa się czwórka, a więc ktoś bardzo surowy, można by powiedzieć, bardzo konkretny, bardzo czasem bardzo, bardzo no, pracowity na pewno, bo czwórka tutaj nam się z tym będzie zawsze kojarzyła, ale też osoba, która chce postawić na swoim, osoba, która opiera się na konkretach i na tych konkretach bazuje. No nie wiem, czy tu jeszcze się zapodziały gdzieś jakieś informacje, które mi umknęły i powinnam o nich wspomnieć, jeżeli chodzi o te imiona. Myślę, Joasiu, że to, co wszystkich najbardziej ciekawi, to są te liczby magiczne, czyli w którym imieniu mamy karmę, w którym mamy wzmocnienie, bo oczywiście każdy pewnie po dzisiejszym spotkaniu przeanalizuje swoje imię i oczywiście do tego wszystkich zachęcamy. Natomiast my w numerologii, w naszej szkole, zwracamy największą uwagę na te informacje dotyczące karmy i wzmocnień mistrzowskich. I tutaj wiem, że masz przykłady takich imion, żeby pokazać właśnie, już skupiając się głównie na tych informacjach wynikających z liczb magicznych. Tak, kiedy omawiałam te dwa imiona, Joanna i Małgorzata, to wskazywałam na te liczby doskonałe, liczby mistrzowskie, takie właśnie jak 11, jak 33, oprócz tego jeszcze to będą liczby 22 i 44. Ale oprócz nich pojawiają się w numerologii tak zwane liczby karmiczne. I to będzie właśnie 13, to będzie 14, to będą 19, o której też wspominałam. Ale są imiona właśnie, które niejako niosą w sobie i tą liczbę doskonałą, i tą liczbę karmiczną. I tutaj takimi wartymi zainteresowania są imiona żeńskie Helena czy Monika, albo Łukasz, albo Sebastian. Oprócz tego mamy imiona, które mają w sobie siedemnastki, czyli liczby doskonałe, liczby, które zapewniają opiekę wszechświata. I tutaj siedząca obok mnie Olga właśnie takie imię nosi.
jest sumowana liczba samogłosek i spółgłosek daje nam właśnie tę siedemnastkę. Siedemnastkę w imieniu Olga. Są też imiona neutralne, które nie mają ani tych liczb doskonałych, ani tych liczb karmicznych, ale na pewno równie piękne i bardzo, bardzo wiele też w sobie ciekawych informacji zawierające. No i tu już pewnie właściciele tych imion mieliby wiele do powiedzenia. Wśród tych imion neutralnych będzie Anna, będzie Magdalena właśnie. Wśród imion męskich będzie Tomasz. Nie, Tomasz ma 22, Piotr będzie miał też 33. No i tyle chyba, jeżeli chodzi o te przykłady, które sobie... Marek, tutaj... Michał. Marek. Marek, Michał, to są na przykład imiona, które z tego co pamiętam, Bogdan, tak mi się wydaje, to są imiona, które nie mają w sobie liczb magicznych, czyli możemy je sobie analizować. Natomiast może powiedzmy na przykład, że w imieniu Maria występuje bardzo ciekawa sytuacja, bo mamy tam jednocześnie karmę 13, wzmocnienie 11. Tak. Więc tutaj tak jak w życiu, pięknie się uzupełnia to, co jasne z tym, co ciemne, to co trudne z tym, co łatwe. Bardzo ciekawym jest też imię Monika, Helena i Sebastian. Tam są trzy informacje. To we wszystkich tych imionach dokładnie te same trzy. Znowu mamy tam jedenastkę, pojawia nam się szesnastka, czyli karma rodziny, no i magiczne 27, które możemy odbierać jako dar, bo dzięki temu mamy większy dostęp do przestrzeni duchowych, ale również jako przekleństwo, bo może się okazać, że gdzieś tam za dużo kiedyś w jakiejś duchowości naobiecywaliśmy. No ale mimo wszystko... Wśród imion, które dzisiaj się pojawiły, ja tutaj na pierwsze miejsce wpisuję imię Antonina, Krystyna, zaraz za nimi Olgę i Martę, jako te właśnie obdarzone szczególną opieką wszechświata i mające w sobie ogromny potencjał. Samo imię Olga, nie wiem czy właścicielka tego imienia wie, pochodzi z krajów skandynawskich, tam ma swoje źródło, więc jej odmianą jest Helga albo Olga właśnie, a dokładnie jeśli by szukać etymologii tego imienia, to ma ono związek z takimi określeniami jak zdrowa, mądra, szczęśliwa. Bardzo tak polonistycznie na zakończenie. Bardzo dziękuję, czyli nie mam innego wyjścia po prostu w życiu i nosząc takie imię muszę być zdrowa i szczęśliwa i mądra, więc po prostu tak już musi być. No nie musisz, po prostu jesteś i tego ci życzę, żeby to w dalszym ciągu trwało. No powiem nieskromnie, że to imię nosi też moja córka, więc tutaj się pięknie wszystko dopełnia i wyjaśnia na zakończenie. Jako ciekawostkę powiem wam tylko, że ja nie lubiłam kiedyś tego imienia. Dla mnie było takie dziwne, w ogóle mało popularne, nie? Wszyscy byli Kasią, Magdą w czasach, kiedy ja chodziłam do szkoły, ale teraz mówię, a fajnie w sumie, fajnie mieć takie imię. Twoje imiona też dwa piękne, Joanna i Małgorzata, mamy dwa wzmocnienia mistrzowskie, czyli to właśnie i jeszcze właśnie dotyczące serca, czyli widać, że serce dla ludzi, więc na pewno, że przez tyle lat byłaś pedagogiem, nauczycielem, to uczniowie, których mogłaś uczyć, na pewno mogli to odczuwać, że właśnie miałaś wystarczająco dla nich dużo ciepła i serdeczności i cierpliwości, no bo nauczyciel przede wszystkim powinien być cierpliwy. Przepięknie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie.
życzę wszystkiego dobrego. Jeżeli Wy jesteście zainteresowani szkołą numerologii, to zaczynamy kolejną edycję w październiku. Możecie wybrać, czy chcecie być w trybie weekendowym, czy w trybie tygodniowym. Zapraszam Was również do odwiedzenia fanpage'a, do odwiedzenia naszej grupy, a te wszystkie osoby, które są zainteresowane numerologią, to do pogrzebania na moim kanale, bo znajdziecie tu dużo wiedzy, przede wszystkim o Was. A myślę, że Joasia się ze mną zgodzi, że poznanie siebie jest tak naprawdę początkiem przepięknej, wspaniałej przygody, bez względu na to, jak masz na imię. Tak, tak dokładnie. Poznanie tego, co dobre, piękne, ale też tego, co może przysparzać jakieś trudności, po to, żeby wiedzieć, jak je pokonywać. Tego wszystkim życzę. Dziękuję. Dziękujemy Wam serdecznie. Życzymy wszystkiego dobrego i ciekawych analiz swojego imienia.